takie wtargnięcie Boga znienacka, które można byłoby porównać no, do uprowadzenia samolotu. Wchodzisz do samolotu z biletem, z napisem Nowy Jork, a nagle lądujesz w Tel Awiwie. I nie wiesz, co masz teraz robić, i nie wiesz, co masz, w jaką stronę to będzie podążało. Tak było w życiu Maryi. Maryjo, znalazłaś wielką miłość, wielką łaskę u Boga. Poczniesz i porodzisz syna. On będzie synem najwyższego. To są takie, padają takie słowa, że mogłoby rozerwać głowę na kawałki.